Karol, o czym teraz myślisz? O rozgrzewce przed treningiem. Jak byłeś młodszy, to jak na ciebie wołali? Karol. O czym ludzie powinni się dowiedzieć? O prawdzie. Czego się boisz? Nie boję się. Czy spełniłeś już swoje największe marzenia? Nie, jeszcze nie. Jabłko ze skórką czy bez? Ze skórką. Twoja ulubiona piosenka z lat 90. to? Myślę, że nie mam jednej konkretnej. Jakbyś miał sklep, to jak byś go nazwał i co byś sprzedawał? Nie wiem, fufu. A co byś sprzedawał? Wszystko. Czy trafiłeś kiedyś szóstkę w Totka? Nie. A jaka była twoja największa wygrana? Trójkę trafiłem, 30 zł chyba. Gdzie się podziały tamte prywatki? Nie wiem, nie podziały się. Czego byś nigdy nie zjadł? Nie mam takiego... takiej potrawy, której bym nie zjadł. Na co zawsze brakuje ci czasu? Nie brakuje mi. W czym jesteś kozakiem? Nie ma takiego jednej rzeczy. Co ci podnosi temperaturę? Niepunktualność. O czym myślisz przed snem? O niczym staram się nie myśleć. O czym szumują wierzby? Nie wiem. Za co dałbyś sobie rękę uciąć? Nie dałbym sobie ręki uciąć. Czy masz jakiś film, na którym się wzruszyłeś? No, myślę, że jest kilka takich filmów. Jakich? Myślę, że na pewno jakieś takie wzruszające momenty to bym znalazł. Kurczę, teraz ciężko mi sobie przypomnieć, ale na pewno jest parę takich filmów. No i na sam koniec, jak to jest być fajnym? Nie wiem, nie jestem fajny.